Patrząc na tę ostatnią drogę Chrystusa, odkrywamy, jak zwycięsko przejść przez własną krzyżową drogę. Ale ta historia ułożona w 14 stacji to też przestroga, aby w chwili, gdy trzeba opowiedzieć się konkretnie po stronie dobra, mieć odwagę postąpić inaczej niż tłum. Przejdźmy drogą krzyżową Jezusa nie po to, aby roztkliwiać się nad Jego męką, ale by się od Niego uczyć, by podjąć refleksję nad własnym życiem i wyciągnąć dla tego życia praktyczne wnioski. Ewangelista Jan zapisał słowa Pana Jezusa. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazanie Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
miłości do Ciebie, po to, byś On mógł, mimo swojej grzeszności, podążyć za Nim naśladując. Przyjrzyj się oczyma wyobraźni scen nakładania krzyża na plecy Jezusa. Uświadom sobie, czym jest ten krzyż i dlaczego On go przyjął. Zwróć uwagę na swoje uczucia. Może czujesz skruchę lub wdzięczność. Może chcesz go przeprosić, podziękować albo pomóc. Maryję jako swoją matkę. Wyobraź sobie scenę tego spotkania.
uświadom sobie relacje między tym dwojgiem ludzi. Czy któraś z tych relacji dotyczy również i Ciebie? Czy któraś Ci brakuje? Może pragniesz się czegoś nauczyć, widząc to wydarzenie? Thank you.
co znaczy powstanie i wyruszenie dalej. Skąd Jezus czerpie siłę, by wstać? Umacniać Jezusa swoim spojrzeniem, miłością, wiernością.
miłością, co skłania Jezusa do tego, by wstać i dojść na Golgotę. Czego Cię uczy Jego postawa? Do czego mobilizuje? Wbijają mu gwoździe w dłonie, przybijają stopy, widzi.
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Twój najdroższy przyjaciel wisi na krzyżu. Obok stoi tłum gawiów. Jedni są żądni sensacji, inni zadowoleniem oczekują na jego śmierć. Niektórzy współczują. W tej sytuacji, mimo ogromu cierpienia, Jezus znajduje siły, by zatroszczyć się o swoją matkę i o ciebie. Oddaje ci ją w opiekę. Przebacza również dyzmazowi, łotrowi, który wisi na prawo od niego, i modli się do swego Ojca, by przebaczył oprawcę. W końcu czuje, że to już koniec. Prosi, by dano mu dopić ten kielich, o którego odsunięcie prosił Ojca w ogrodzie oliwnym i który kończy ostatnią wieczerzę. Ogrom grzechów twoich i innych ludzi sprawia, że twój przyjaciel woła: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I umiera. Wiedź swoje wyobraźni w tą scenę. Stań pod krzyżem. Co czujesz? Smutek, wdzięczność, skruchę, rozpacz? Zdaj sobie sprawę, że Jezus umarł z miłości do ciebie. Czy chcesz mu coś powiedzieć? Jakoś zareagować? Odwdzięczyć się?
wieczna.